Kochani moi, dzień dobry. Witam Was na trzeciej części naszego grzybobrania. Tak jak obiecałam, podzieliłam filmik na trzy części, ponieważ wyszło nam tyle tego materiału, że nie dałoby rady tego zrobić w jednym filmiku. Sytuacja wygląda tak. Taką mam rękę i to jest już nie wiem, która torba moja grzybków. Proszę bardzo. Tyle mam uzbierane. Przepakowałam właśnie z wiadereczka do torby. Torba idzie na ramię i idziemy dalej. Jan gdzieś tam kosi grzybeczki, a my tutaj sprawdzamy sobie ten obszar. Baryła już zmęczony. Także jeszcze raz powtarzam, wszystkich, którzy nie widzieli poprzednich dwóch filmików, odsyłam na grzybobranie. Nie wiem jeszcze, jakie to będą tytuły, grzybobranie roku, grzybobranie sezonu. Może będzie to prawdziwe grzybobranie, no coś tam wymyślę. To się okaże. Musimy to wszystko upamiętnić, bo wiecie, idzie zima, już tych wyjazdów będzie coraz mniej. Także będzie do czego wracać, będzie można sobie jeszcze popatrzeć na tę piękną naturę. Szkoda by było tego nie nagrać, tym bardziej, że są grzybki. Pięknie i wspaniale. Dobra, tu nic nie widać. Wychodzimy stąd, pójdziemy sobie tędy. Chodź Baryłko. No Barek to będzie spał po tym spacerze porządnie, bo już się tak wyszalał. Dziad Boro wychodzi. Znaczy, że przestał zbierać, bo wyszedł z tego miejsca tutaj tak kosił. Prawdziweczki pod grzybeczki. O! Kosił. I nie wykosił, popatrzcie. Zawsze mówię, że nie da się wszystkich grzybów zebrać. Jeden patrzy na prawo, drugi patrzy na lewo, a trzeci idzie i zbiera za nimi. Także tak to jest. Panie pilocie, dziura w samolocie. Zawsze żeśmy się tak darli z dzieciakami na podwóreczku. Takie to były czasy. Każdy krzyczał, jak głębokie płuca, tak się nabierało powietrza i krzyczało. O, kosi. Coś tam znalazł jeszcze. Dobra, trochę mi się humor poprawił, bo naprawdę się podłamałam tą klapką od kamerki. Kto nie wie, kto nie oglądał poprzednich odcinków, zgubiłam klapkę od kamerki, która, wiecie, którą się zamyka, ochrona do baterii i do karty. Także będziemy szukać klapki od kamerki. Wiedziałam, że to prędzej czy później nastąpi, jak tylko zobaczyłam, jak to jest zbudowane. Kwestia czasu niestety. Pomimo, że bardzo, bardzo uważałam. O, już coś widzę z daleka. Poczekajcie. Łe! Ale ściema. No wiesz co, grzybku. No dobra, ale chociaż ci pokażę. Ja to się głodna robię. No chodziliśmy się. I to wiecie, teren jeszcze jest taki, jaki jest. Także to jest spory wysiłek. Wodę mamy. Kanapki już zjedliśmy. Jabłka zjedliśmy. No i co? Teraz chyba trawa. Albo będziemy surowe grzyby jeść, co? Oj, jaka trawka fajna, co? No chodź, idziemy. Tu idziemy, tu. Idziemy wał sprawdzić. Tutaj to po kolei. To my stąd...
No, ja też tam tak zbierałam, że wygląda na to, że nikt nie chodził. Tak. Nie, nie wchodzę, nawet mi się nie chce tutaj przez to przechodzić, bo tam widzicie, tam dokładnie, tam jest następny, ale nie. Już jestem na tyle zmęczona, że nie mam siły, idę na ten drugi wał. Chodź, baryłko. Przejdziemy sobie tędy. Jak tu zarosło paprociami. A tutaj na tym, żeśmy też zawsze grzybki zbierali. Nie lubię, bo bardzo często jest tak, że mamy jakieś miejsca, gdzie zbieramy grzybki, a potem one tak strasznie zarastają, że już się nie da w nie wejść. I trzeba nowych szukać miejsc. O, nie jest to komfortowe. No ale co zrobić? Idę sprawdzić wał i okolice. O, jo! Ja ci, ludzie, patrzcie, zdążyłam powiedzieć, a naprawdę nie widziałam wcześniej. No nie, no, powinnam się teraz tutaj, wiecie, wydrzeć, ale, a tu są, widać, ktoś zbierał wcześniej, widzicie? Ktoś był, pewnie w weekend, ale cuda, dostanę opitol od Jana, że są niewyczyszczone. No ale nie, no muszę to nakręcić przecież. Popatrzcie. W jednym miejscu tyle prawdziwków. Ojejkuś, a tam jeszcze jeszcze są następne. Przepraszam was za tę ekscytację, ale rozumiecie chyba, o co chodzi, nie? Proszę, też nie traci czasu. Kopiesz? Co za wzrok. Wiecie co? Najgorsze jest to, że muszę kartę wymienić, bo mi się właśnie kończy miejsce. Przykryjemy. Jeszcze tylko zerwę tę i wymieniam kartę. Proszę, zobaczcie, jakie piękne. Cudeńka moje. Rodzeństwo. Proszę bardzo, jakie śliczne. Ja. O, usiądę sobie troszkę. Wiecie co? Jest po prostu, nie to, że jest dobrze. Właśnie zobaczyłam następnego prawdziwka. Nie to, że jest dobrze, jest cudownie. Słuchaj, ja... Muszę wyjąć torbę. Ja mam prawdziwka na prawdziwku. Tylko muszę właśnie kartę zmienić, bo się kończy. Jeszcze tam mam gdzieś trochę miejsca. A tu mi patrzę, że zostało 12 minut. Ja nie wiem, to już trzeci odcinek robię. Podzielimy to na trzy części. Patrzcie, tyle mam prawdziweczków z jednego miejsca. Tutaj, gdzie zmieniam kartę. I właśnie widzę, że na jednym to praktycznie usiadłam. I odłamałam kawałek kapelusza. Bo go nie zauważyłam, bo tu jeden na drugim. Zobaczcie, jaki piękny. No. Po prostu jeden na drugim. Nawet zostawię jeszcze wiadereczko i pochodzę tutaj, bo Jan już położył torbę, bo mówi, że się nie da po prostu zbierać, bo ma tam tyle ich, że mu przeszkadza torba. A co ty mówiłeś? Pod grzybeczki tam masz? No to poczekaj, ja jeszcze tu popatrzę, bo tu już mi się chyba skończyły. Tam trzeba popatrzeć po całości i z drugiej strony. Bo ja się tam zawsze były. No były. Tak, to jest to nasze takie fajne miejsce. Dobra, to ja wracam po torbę, bo jednak tutaj już nic nie ma. Pod grzybeczek. Proszę bardzo. Zdrowiutki, śliczniutki. A to jest grzyb
niespotykany zbyt często w tych stronach, ale czasami można... Grzyb Adidas. Tak. Czasami można taki okaz zobaczyć, tudzież inne podobne. O nie, ja znowu weszłam w jakieś takie coś dziwnego. Nie chce mi się tu chodzić po tym. Idę na górę. Jak to jest, że ludzie te śmieci zostawiają? Ja nie jestem w stanie tego pojąć. Wiecie, ja to pamiętam, jak się jeździło z tatą do lasu na grzyby czy na kemping. To po prostu, jak żeśmy zbierali namiot, składali i się pakowali, to jak już wszystko zostawało zapakowane, włożone do auta, to jeszcze trzeba było obejść całe obozowisko, wszystko sprawdzić, każdy papierek zabrać. I czy to był wyjazd jednodniowy, czy wyjazd miesięczny, taki wiecie, wakacyjny, zawsze było to samo. I pamiętam, że ja też tak Daniela wychowałam, tak żeśmy, wiecie, w domu wychowali Daniela, że Daniel nie wyrzucał śmieci, papierków, od cukierków, od batoników, a wiązało się, łączyło się to z tym, że wszystkie kieszenie miał zawsze zapchane papierkami. Bo ani nie wyrzucał do śmieci, jak gdzieś tam jadł po drodze czy w szkole, ani nie wyrzucał na, wiecie, na ziemię. I wiecznie był bój o papierki w kieszeniach. Jak to jest, że ludzie w lesie buty zostawiają i inne śmieci? No nie pojmę tego nigdy. Puszki, wiecie, takie jakieś butelki. Niezrozumiałe. Absolutnie niezrozumiałe. O, już widzę towarzystwo. Dobra. Odłożymy torbę i kosimy. A gdzie ty masz tą nogę? Nie takie proste. Dzień dobry. Mówiliśmy, że na podgrzybeczki idziemy. Proszę bardzo, tylko jak na razie to mamy więcej prawdziwków i kowarzy. Komar, spadaj. Mnie rozpraszasz. Proszę. Pochodzimy jeszcze teraz bez torby, bo ta torba mi coraz bardziej ciąży. Następny. Jaki kowarz, o rany. Popatrzcie. Oła, jeżyna mi się wbiła. Proszę. O, już widzę następnego. No nie, no. Pod grzybeczki, ale jak pachną. Ojejkuć. Słuchajcie, jest taki zapach, bo jest wysuszona ta ściółka, taki zapach jeszcze lata, to jeszcze nie jest taki jesienny zapach, wiecie, zgniłych liści. To jest zapach suchej ściółki, takiej nagrzanej słonkiem. Coś, co uwielbiam. Za to kocham lato tak bardzo. Pokaż, no się złamał mi się kapelusik, mi odpadł. Ale jaki piękny podgrzybeczek. O, już widzę następnego. No nie, poczekajcie. Muszę wziąć te. Czekajcie, bo to nie takie proste. To do wiadereczka. Tu na razie położę. A tu już jest następny. Proszę, podgrzybeczek. Tada! Nożyk zasłonił. O!
woda jaka brudna się zrobiła. Co on tam znowu, Barek, nosi? Coś znowu wykombinował. Jan już ma, widzę, dwie torby. Widzę, właśnie byłam ciekawa, czy do niego dojdziesz. Ale jaka cisza w lesie. My robimy straszny hałas. A, jest wspaniale. Popatrzmy, popatrzmy jeszcze, szukajcie. Szukajcie grzybków, szukajcie. Dobra, wracam zapakować te moje, co zostawiłam, je wyczyścić, żeby bury nie dostać. Przewrzucam brudne grzyby do torby. Okej. Okay. Muszę wyjąć te, których nie wyczyściłam. Wiecie, to potem szybciej idzie w domu mimo wszystko to czyszczenie. A już się od Jana nasłuchałam. Moja babcia i prababcia zawsze siadały w lesie i czyściły. No ma rację, potem jest mniej pracy, wiecie. Dobra, czyścimy. Proszę bardzo. Następny. Śliczniutki. Barek cały czas walczy. Tutaj są takie kamienie, że się wydaje, że to grzyby i tak już oczy się normalnie plączą, bo nie wiadomo, czy to grzybki, czy kamyczki. Oho, Jan coś kosi. Tu torby. Co tam masz? Kowarza? Kowarz. Ojejkuś, a tu proszę, jakie to wszystko świeżutkie wychodzą, zobaczcie jakie piękne. One są bardzo zapiaszczone, wiesz, ciężko je tu doczyścić. Ale jakie twardziochy, jakie piękne. To trzeba się rozejrzeć, jak wygląda torba. O, macie jakieś pytania? Cała torba. O, ja już widzę następnego, tylko muszę wziąć nożyk. Tak wygląda moja torba. Gdzieś tu widziałam, taki ładniutki wychodził. O, jest. Jest. Próbujemy go wykręcić, ale to siedzi. A, mam cię. Proszę. Ja nie wiem, jak ja ręce domyję po tym, zobaczcie. Normalnie acze. Ale to są... Jeszcze nie daruję tamtego miejsca. Takie ładniusieńkie, proszę. Trzeba tu jeszcze popatrzeć. A tu chodziłeś już po tym? Co tu się dzieje? Oho, no już mam. Ojej, następny. Dobra. Piękne podgrzybeczki. Proszę, jakie ładniutkie.
Coś widzicie? Jeszcze robimy kontrolę tu w koło. Zobaczcie, pokaż co znalazłeś. Jaki piękniusi. Uśmiech grzybiarza. No dzisiaj to żeśmy zaszaleli, co? No, ale jeszcze synu odpuścił jeden kawałek losa. Jeszcze co? Ja tam muszę. Aha, tam gdzie ja mówiłam, że nie mam siły już wchodzić. Ale tam jest tak... Tam jest ciężko do chodzenia. No nie, ja maślaków nie obieram. No są dobre maślaki, ale zobacz ile będziemy mieć pracy już dzisiaj z tym co mamy. Wspaniałe grzybobranie, naprawdę. Już Barek się pokłada i na nas czeka. Dosyć masz? Chyba dosyć, co? Ale jeszcze patyczek między nogami leży. Jeszcze z patyczkiem, widzicie, nie odpuści. Gdzie ja to wiaderko zostawiłam moje? Raz nie znajdę. A, tam, dobra. Różniasz kieszenie. No, ale zostawię, no. Zwierzaki mają dosyć. Dla zwierzaków to są psiury. Kolejna torba się zapełnia, słuchajcie. Dobrze. Ja już jestem trupek. O rany. Lepiej popatrzcie na niebo, jakie piękne chmury. Idziemy dalej, co pies? Barek, odejdź, bo po grzybach chodzisz. Jaki plan dalej? Miałem w planie zaplenić jeszcze tej torby. A to może się uda jeszcze po drodze do domu. Ale już idziemy w stronę auta, co? A muszę popatrzeć tam w tym moim. Muszę. Dobra. Odpocząłeś i już masz siłę dalej. No dobra, zbieramy się dalej, słuchajcie. Bierzemy grzybki i w drogę. Dajesz radę? Ja już jestem normalnie. Mnie wykończyły te wszystkie multy, hałdy, dziury. Pod górkę z górki? Nie, no spoko, pewnie, że dam radę. No coś ty. Tylko wiesz, jak się usiądzie na chwilę, to energia opada, ale idziemy. Idziemy dalej, grzybki czekają. Coś chyba mamy. Poczekajmy. Myślę, że to pod grzybeczek. Oczywiście. Śliczniuni. Najgorsze jest to, że jak patrzę na rozmiary tych podgrzybeczków, to wynika, że one dopiero się zaczynają. Tak samo te dużo tutaj, żeśmy w tej części lasu
małych prawdziweczków znaleźli, które dopiero ruszają. Więc wypadałoby za jakieś 2-3 dni przyjechać znowu, a my nie bardzo mamy jak. Przez pracę, to znaczy ja bym mogła, ale ja sama tu nie przyjadę. No rozumiecie, to nie muszę nic mówić więcej. Także... Znowu będzie ciężko spać ze świadomością, że grzyby w lesie rosną. Wszyscy grzybiarze wiedzą, o co chodzi w tym momencie. Pełnia już się dawno skończyła, czyli grzybki ruszyły na nowo. No śliczny jesteś, po prostu śliczny. Przecież ty już nie masz siły, zostaw to, Baruś. Ja to już gonię Jana, żeby do domu wracać, a on nie, on jeszcze musi sprawdzić. No to ja też sprawdzam, przecież nie będę siedzieć. Ale w tej części jest zdecydowanie mniej grzybków. Jednak wał niezawodny. Wał, jakieś takie, wiecie, zejścia do rzeki, przy rzece, przy strumyku. Ale jaka cisza. Nie no, tylko barka słychać. Tylko ciebie słychać, chciałam ci powiedzieć. Marnie tutaj w tej części, nie? No właśnie mówię, nie słyszałeś chyba. Mówię, że marnie. Pokaż, co tam masz. O, parę podgrzybeczków. Pojdziemy. Wracamy, tak, bo już naprawdę jeszcze trzeba dojechać do domu, obrać to wszystko. Zostaw to, chodź. No właśnie, jeszcze z auta trzeba będzie wyjąć wszystko. Zobaczycie, jak żeśmy upchali w aucie. Chodź, Barek, idziemy. Jeszcze podgrzybeczek widzę, co? Nie da się, widzicie, wyzbierać. No tam pochodziłam chwilę, tam miałam jakieś podgrzybeczki, ale wiesz, że to się nie da wszystkiego wyzbierać. Chodź, Barek. Podgrzybeczek śliczniutki. Kochani, kierujemy się w stronę auta, bo wygląda na to, że nie wyjdziemy z tego lasu dzisiaj i będzie serial 10-odcinkowy. Mówiłam ci już, że to chyba będzie trzecia część, to co teraz nakręcam. Nie, Jan się nie komunikuje, bo on tylko, wiecie, rypak w ziemię. Mam rypaki. Co? Patrz. Zobacz go. No. Czeka na ciebie. Piękności, dzień dobry. Ale ładniutki. No także widzisz, one są takie tutaj dużo mniejsze od tych, co tam we wrzosach zbieraliśmy. Czyli tutaj będzie wysyp za chwilę.
A my kiedy przyjedziemy? Nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze przyjedziemy teraz w najbliższych dniach, to się chyba nie da. I to jest najgorsze. Nie wiem, jak ty będziesz spał spokojnie. Dasz radę? Co? Wyśpisz się? Ze świadomością tego, co się tutaj dzieje w lesie? Ciężko to mało powiedziane. Ale jak się ciepło robi. No i co? No ja bym chciał i tam. I tutaj, i przed tym wysokim lesem, tam dojdeme k drogę. I dojdeme na tym miejsce, co jsme zbierali v těch vřesách tě pravdivky. Máš sílu ještě po tom bušovat? Mám tam sílu. Mám. Nezostali. No, že trzeba všechno do auta donieść. Barek, nemáme wyboru, musíme iść. Dziad borowy. Słuchajcie, Jan nie wytrzymał, jeszcze poszedł do lasu tam sprawdzić. Co się dzieje? Tu zostawiliśmy grzybki. Ej, mam przyjść? Tak. Właśnie, a ja tłumaczę, że ja chcę iść na drugą stronę w zagajniczku sprawdzić, ale dobra, idziemy. Zobaczymy, co tam Jaśka wołało. Nie wyjdziemy z tego lasu, po prostu zostaniemy tutaj. A przed chwilą do Jana mówiłam, że się zbliża taka godzina, kiedy diabeł grzyby ogonem nakrywa i już ich nie widać. A tu się okazuje, że ogon jeszcze gdzieś jest odstawiony. No to co ty tam masz? Przecież już takie olbrzymy dzisiaj znalazłeś. Już wiem. Koźlaczek czerwony, krzemieniacz. To dlatego taka radość. I on cię wzywał. Zobaczcie, jaki piękny. Poczekaj. Wiedziałem, że mnie tutaj. Ty, ja już pod grzybka. A nie, to nie pokaż go. Jaki cudny. A mówiłeś niedawno, że jeszcze takiego by chciał czerwonego znaleźć. Tak, jest. Pomarańczowy. Jak wy mówicie na nie? Przemiana. No bo to po czesku, tak? U nas to koźlak. Koźlak babka. Stoję i po prostu tylko się rozglądam, czy coś gdzieś wystaje. Bo jak mam jeszcze dalej chodzić po tym wszystkim, po tylu godzinach, to już wiecie dosyć. Chociaż tutaj się całkiem fajnie chodzi po tym. Taś, grzybki, taś. Masz dosyć, co? Tak samo jak ja. Nie, no tutaj nie widać, żeby się coś działo konkretnego. Jasiek ma krzemieniacza przeszczęśliwy, bo tego sobie życzył. Także ja chyba zawracam do grzybków i poczekam na Jaśka. Wiecie, no przecież to wszystko jeszcze musimy teraz przerobić. Ja wiem, że ty nie wierzysz, że my dalej chodzimy. Aha, a ja teraz nie wierzę w to, co widzę. Co ty masz? Dobra, stary, wiesz co? A mnie się zdawało, że on ma dosyć. No
on się regeneruje w takim tempie. On tak usiądzie na 2-3 minuty, posiedzi moment i od nowa. I tak może cały dzień. Ale już nie będę musiała iść z nim na wieczorny spacer. Czyli czas będę mogła poświęcić na przerobienie grzybów. No. Ale wiecie, tak na podsumowanie powiem, że po prostu cudowny dzień, wspaniały. Naprawdę udało nam się grzybobranie. Zobaczcie, jak fajnie. Taki spokój. Oprócz tych dwóch pań Włoszek, które zbierały grzybki, to nie spotkaliśmy nikogo, kto zbierał. I było może, ja wiem, ze 3-4 osoby spotkaliśmy z psami i kilku rowerzystów, ale dosłownie kilku. Jak tutaj na te rejony, to malutko, bo no w weekend to jest ich dużo, dużo więcej. Także super. Wiecie co, teraz to po prostu już tak bardziej chodzę dla przyjemności, bo w końcu tutaj można normalnie pochodzić. Nie trzeba się przedzierać. Zobaczcie, że już nie sapię, tylko idę normalnie, bo przecież te górki, dołki, no to jest masakra, to się idzie wykończyć. Wiecie, to koń się zmęczy. A teraz po prostu jest równy, fajny teren, gdzie można sobie przyjemnie pochodzić, a przede wszystkim... Wiecie co, ten zapach, to jeszcze cały czas pachnie latem, nie jesienią. Także jest to taki cudowny relaks. Ściółka taka pachnąca, wysuszona. Wspaniale. O, psiury jakieś widzicie. Żadnego podgrzybeczka tu nie ma, myślę, że za sucho. Tutaj w tym kawałeczku akurat. Ale fajnie. Dobra, wracam do grzybów, bo żeśmy tam torby zostawili. Ktoś będzie szedł, zabierze, to Jasiek dostanie normalnie, wiecie czego. A Barek oczywiście dalej walczy z tą kłodą. Jakoś tutaj widzicie, Jan mi zniknął z oczu i się nie boję, a tam wali, tam był taki straszny ten las, że jak mi Jan i kolega nasz zniknęli razem z Barkiem, to ja po prostu się przeraziłam. Nie wiem, co tam było w tym lesie dziwnego, na tym takim, wiecie, bagienku. Jak nie oglądaliście, to odsyłam kilka filmików wstecz. I jeszcze nawet nie wiem, jaki tytuł będzie, bo ten filmik się nie ukazał, dopiero będę go montowała lada dzień. Troszeczkę mam tych filmików nagranych i one się wszystkie z opóźnieniem pokazują, ale fajnie, bo wiecie, póki jest teraz ciepło i dużo wychodzimy, to trzeba to nagrywać, bo zimą to pewno będzie dużo mniej tych filmów. Zresztą zobaczymy. No i widzicie, nic tu nie ma, nic kompletnie nie ma. No dobrze. Będziemy zaraz kończyć ten filmik, no bo przecież to się zapowiadało na, wiecie, na sagę jakąś. Ale pies jest na tyle mądry, że nie idzie za mną, zobaczcie, tylko czeka, bo wie, że zostawiliśmy torby w jednym miejscu i że będziemy musieli wrócić. To jest taki cwany. Zobaczcie, borówki już dojrzałe, powinno się też pozrywać. Bo ich tutaj jest mnóstwo. No ale no to wiecie, no cały czas powtarzam, to by trzeba było nie pracować. Nie pracować, tylko się zajmować lasem, ziołami. W sumie byłabym przeszczęśliwa wtedy. Zobaczcie, jak ładnie dojrzewają. No. Pełno ich tutaj. Mm.
takie dobre, jak się to przerobi, no ale co zrobić? No nie ma czasu. Dziad borowy znowu tam stoi, coś czyści. Wracamy do domciu, chodź, idziemy już. Tak to pięknie wygląda, wrzosiki. Patrzcie, patrzcie, jak wraca do domu. Jeszcze tam po krzakach. Dwie torby pełne niesie. I jeszcze ptaszek leci. Ptaszek. Ptaszek. Nie wolno nad Barusiem fruwać, nie wolno. Co tam ci leci? Nie wolno. Co ci lata tam nad głową, ptaszek? No, chodź, chodź, idziemy, nie hałasuj. Jakie wrzosiki cudne. Tak, teraz idziemy do samochodu. Jak się będę zatrzymowała, to nie dojdziemy. Ja nie staję, ja tylko podziwiam wrzosy. Motylek jeszcze lata. Cytrynek. Bielinek, czy jak on się tak tam nazywa. A może jeszcze coś tam w tych wrzosach się do nas uśmiechnie? Trzeba patrzeć. Mówiłam, że coś się uśmiechnie. Wy to zostajecie, was nie zabieramy. No tak, to do domu nie dojdziemy. Jan ma dwie torby. Ja też mam torbę. Nie pełne, ale wiecie, sporo tego. Ale już naprawdę dosyć. Już pies ledwo idzie. Kochani, koniec grzybobrania. Wygląda nasz zbiór. Ja, ale wiecie co, numer, bo przed chwilą tutaj spotkaliśmy na parkingu Anglików. Pani miała reklamóweczkę, parę miała tych grzybków i tłumaczyła Anglikom z auta obok, że no, chodziła, trochę nazbierała, a ja usłyszałam, że mówi o grzybach i mówię, zbierasz grzyby? Mówi, tak. Ja mówię, to chodź ci pokażemy, ile my mamy. Jak zobaczyła, podeszli jeszcze ci drudzy ludzie, mało nie padli, pyta się, gdzie zebraliśmy. Ja mówię, no w lesie. Pytała się, czy na słońcu, czy między drzewami, w jakim terenie. Była w takim szoku. Ale generalnie znała podgrzybki, prawdziwki, tylko jedyne co to krzemieniaczy. Nie krzemieniaczy, tylko tych kowarzy nie znała, tych czerwonych, siniaków. Także, ale to jaki ogromniasty, proszę. Zobaczcie, piękny zbiór, naprawdę piękny zbiór, wspaniały. No to co, możemy jechać chyba, tak? Zamykamy interes i jedziemy. O, chyba się jeszcze połączymy z ogródka na chwilkę. Kochani, jak widzicie, dotarliśmy do domu. Wyjęliśmy grzyby z auta, znaczy Jan wyjął, bo ja się zajęłam obiadem, zjedliśmy. I teraz się zastanawiamy, co z tym zrobić. Zeżremy.
No niewątpliwie. No, cześć, fajny zbiór. Zbiór jest przepiękny, a przede wszystkim, wiecie, jakościowo, zobaczcie, ile mamy prawdziwków. Po prostu stwierdziliśmy, że musimy to upamiętnić na stole. Wszystko razem, bo w aucie to nie było widać tego dokładnie. Także co, zabieramy się do pracy. Tak. Idziemy. Ale jesteśmy dwa trupki, naprawdę, nachodziliśmy się. Nie nachodzili. To znaczy nie tyle, co że jakoś dużo kilometrów zrobiliśmy, tylko po prostu, wiecie, góra, dół, przysiad, zginanie i tak dalej. Każdy grzybasz wie przecież. Każdy grzyb, no ale wiesz co, nie, no tutaj te tereny są, to nie jest tak jak w Polsce, w lesie czy w Czechach, bo u nas to są normalne lasy, idziesz i zbierasz, tak? A tutaj to oprócz tego, że zbierasz, to jeszcze masz gimnastykę. I to taką konkretną, cross. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie. Chociaż było dużo łatwiej niż w Walii. Bo to, co żeśmy w Walii przeżyli. Także moi drodzy, zabieramy się do pracy. Mam nadzieję, że wy też tyle grzybów przyniesiecie z lasu, bo wiecie, no skąd można przynieść, jak nie z lasu? Z marketu. A no tak, jeszcze z marketu się grzyby nosi. Zabieramy się do pracy, co? No tak. Dobra, kochani, żegnamy się z wami. Życzcie nam szybkiego opanowania tego całego... Do jutra mamy czas. Do tego stosiku. Tak, rano idziemy do pracy, mamy teraz troszeczkę jeszcze parę godzin, żeby nad tym zapanować. Ja muszę ze strychu zdjąć suszarkę, bo jedno mamy w kuchni, druga jest taka, wiecie, awaryjna właśnie na takie sytuacje. Trochę zamrozimy, trochę rozdamy, ususzymy, no i co? Ale... Te są po prostu prześliczne. Rodzinka taka, nie? Zobaczcie, jakie fajne. Prześliczne. No dobra, zabieramy się do pracy. Pa, 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 pa.